serdecznie. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że przyszliście się Państwo na jubileusze, mieli 75. urodziny. Bardzo serdecznie dziękujemy, że możemy z Państwem spędzać ten czas. To jest dziesięciolecie naszej współpracy z Emilią. Bardzo sobie to chwalimy. Jesteśmy dumni z tego, że możemy pracować z taką aktorką. Powitajmy jeszcze raz na scenie wspaniałą, naszą ukochaną, doskonałą, najlepszą aktorkę Polski, wielką gwiazdę sceny i kina, Emilię Krakowską. Muzykę proszę! Muzyka, panel! Bardzo pięknie to brzmi. Miałem tu wpisane drama, ale takie na razie jeszcze malutkie. Proszę Państwa, mam dla Państwa dwie wiadomości. Proszę tutaj kabinę elektryków, żeby nam troszeczkę zaświecili na Emilię. To jest pani Emilia Krakowska, poznajcie Państwo. 75 kilo wtedy ważyła, a teraz waży o 17. Jak Państwo widzieliście, to jest strasznie. Założyłem się kiedyś z Emilią, chodząc tutaj po schodach, doszliśmy do drugiego piętra, mieliśmy straszną zadyszkę, ja troszeczkę większą niż pani Emilię. Doszliśmy do wniosku, że na dziesięciolecie naszej współpracy, 75-lecie urodzin Emilii, ja schudnę 10 kilo zrobiłem, to Emilia schudła 75. Prawie, bo dalej zabroniłem, choć marzeniem każdego reżysera jest mieć anioła rzeczywiście, który lata po scenie, a nie chodzi, ale Emilia już dalej nie może chudnąć. Jesteśmy zachwyceni tym, co zrobiła, była na diecie u pani Dąbrowskiej, muszę Państwa powiedzieć. Proszę Państwa, to była taka malutka dygresja, natomiast mam dla Państwa dwie dobre wiadomości, jedną dobrą, jedną złą wiadomość. Tak gadam, bo jest mi głupio po prostu. Przede wszystkim mam dobrą, bo ta część, która w tej chwili będzie miała miejsce, będzie krótko trwała. To jest dobra wiadomość dla Państwa. Druga wiadomość jest taka, mianowicie, że pani Emilia Krakowska bardzo, bardzo prosiła, żebym w jej imieniu przeprosił Państwa. Nie będzie niestety mogła wziąć udziału w drugiej części, dlatego że ma pociąg, musi jechać do Warszawy. Jutro w Warszawie ma 75-lecie urodzin swoich. Zobowiązała nas, Pawła i mnie, i właściwie zespół do tego, dziewczyny, nie stójcie tak za moimi plecami, przepraszam. Zobowiązała do tego, żebyśmy odebrali wszystkie gratulacje, wszystkie życzenia, kwiaty, żebyśmy przede wszystkim napili się szampana i zjedli po kawałku tortu, który tutaj wiecie. Bardzo nam przykro, przepraszam w imieniu Emilii. Chcieliśmy... Co? Ja mogę małżeństwa odmówić, ale szampana i odmawiam. A już chciałem Ci proponować małżeństwo. Pani Emilia Krakowska ma, proszę Państwa, na piersi złotą glorię Artis, największe odznaczenie naszej branży. Otrzymała je za bardzo poważną sztukę i od tego czasu zaczęła grać śmieszne sztuki. Proszę Państwa, diamentową glorię. Dlatego witam szanownych, wspaniałych, cudownych gości. Elita jest na sali, ja jestem drżąca od samego rana, bo takie wielkie moje święto, proszę Państwa, a tutaj tyle zasłużonych i na stanowiskach ludzi. Naprawdę tak byłam zdenerwowana, że będąc rano u Krawcowej, bo chciałam się dobrze oprzeć dla Państwa. Proszę Państwa, byłam zdenerwowana, ona mówi: cześć Emilce, taka jesteś dziwna. Dziwna jesteś. No ja mówię, Elita na sali. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja jeszcze żyję i mam tyle lat? Co ja mam robić? No i ty się nie denerwuj, bo kolana ci drżą. Bardzo cię proszę, ty im powiedz taką przypowiastkę. Spotyka Iwan Borysa i mówi: po 30 latach ty, co ty robisz, że tak dobrze wyglądasz? No on mówi: no, podobno nie pijesz. Nie piję. No nie pijesz, na pewno nie piję, nie piję. No a jak z babami? O, daj mnie spokój z babami. A może ty tak coś wciągasz nosem, co? Ale co ty opowiadasz? No Iwan, jak ty odprężasz się? A ja nie napinam się. Nie napinajmy się, proszę Państwa. Nie napinajmy się. Odprężmy się. To jest naprawdę ważne.
Mieliśmy napisany scenariusz, oczywiście od dawna, to zawsze pomyślało się rozsłuchać. Dziękuję bardzo, Emilio. Bardzo cię poproszę, żebyśmy jeszcze raz próbowali wejść i zacząć tę uroczystość od początku, dobrze? Tomek, to nie bardzo jest cię proszę, żeby to, ale to my ją napiszemy od nowa. Bardzo proszę. Aktorzy zostają, gdzie wy idziecie? Zostańcie. Tomek, chłopcy, dobrze. Proszę o przygaszenie światła. Proszę o muzykę. Dobrze! Tak jest, proszę Państwa! Przed nami wspaniała, znakomita gwiazda polskiej sceny teatru i telewizji. Emilia Krakowska! Doskonała, doskonała aktorka! Wspaniała nasza koleżanka, którą Państwo bardzo, bardzo lubicie, którą my kochamy. Prosimy o wejście wagi ciężkiej polskiego teatru i filmu Emilii Krakowskiej! Przed Państwem Emilia Krakowska, specjalnie tak zrobiliśmy, nie dlatego, że nie było zmarszczek, tylko żeście Państwo zazdrościli. Okazamy to miejsce, to tylko są dobre duchy dzisiaj. Przyjazne dusze. Prywatne dusze. Emilio, kochana. To jest dobre. Paweł, zabierz teraz głos i bardzo się proszę. Jak katafal. Mamy dla... Szanowni Państwo, Emilia całe życie walczy w słusznej sprawie. Naprawdę w słusznej sprawie. A żeby walczyć, trzeba mieć jakąś ochronę, prawda? Trzeba mieć jakąś coś na rękach, jakieś rękawice czy coś. Więc postanowiliśmy pomóc Emilii w tej walce w słusznej sprawie. Dla dobra kultury, dla dobra widzów, dla dobra nas wszystkich, dla dobra teatru. Emilia jest człowiekiem teatru. Naprawdę jesteśmy wzruszeni. Dziękujemy bardzo, że chce z nami walczyć. I w związku z tym darujemy Emilii takie rękawice specjalne. Emilio, walcz o te słowa, walcz o nasz teatr, bardzo dobrze. Bardzo teraz. Bardzo dobrze. Proszę Państwa... Ja nie walczę o teatr, tylko walczę o ludzi, którzy chcą przyjść do teatru, odpocząć, czegoś się dowiedzieć, pośmiać się, uradować i pomyśleć. I dlatego gram w tej komedii, którą uważam za najlepszą, którą właśnie mój teatr, Komedia we Wrocławiu, wprowadził na sceny europejskie, ponieważ była to prapremiera europejska właśnie, proszę Państwa, tej sztuki. Prawda, jaka jest mądra i dla agnostyków, i dla tych, którzy myślą, że od razu pójdą do nieba. Jednak trzeba ten czyściec przejść. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to, że byli z nami. Zapraszamy teraz część oficjalną. Bardzo serdecznie chcę zaprosić do nas na scenę panią wiceprezydent Wrocławia. Zapraszam panią wiceprezydent. Tak, teraz się bój Emilio. Teraz mamy to będzie ta część, w której się trzeba bać. Pani prezydent. Anna Szalecz, zapraszamy Pani Prezydent do nas. Proszę, proszę uważać. Powiedz. Kwiaty Pani Prezydent, które były dla Pani Prezydent. To będzie nie szukać jak Pani. To są te kwiaty? Tak, proszę Pani, Pani Prezydent, są kwiaty. Nie, już myślałem, że są kwiaciarni, ale nie będzie. Tak, proszę, stanie, że tak, żeby jeszcze wszyscy widzieli, więc bo taki zgrabny chłopak jest kwiaciarki. Kwiaciarki są, nasze wrocławskie kwiaciarki dla Pani, Pani Emilio, z naszymi głębokimi ukłonami dla Pani talentu. Chcieliśmy powiedzieć, że dziękujemy za te lata Pani twórczości, ale w szczególności te 10 lat spędzonych we Wrocławiu. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale pogoda nam się poprawiła od tych 10 lat. Zimy lżejsze. I rzeczywiście Pani Emilio, to co robi Pani tutaj w naszym mieście jest dla nas zaszczytem. Jest dla nas zaszczytem. Tak, pytają nas w Polsce, jak to zrobiliśmy, że mamy Panią tutaj i rzeczywiście... To nas powinni pytać. Przepraszam bardzo Pani Prezydent.
podzielimy się sukcesem. Plan tego teatru, który ma wielkie zadania, ale jest bardzo skromny. Pani prezydent, pani wie, że my nie mamy garderoby. My nie mamy. Ja już nie kłamałam, bo widziałam, że byłam u Krawcowej, bo my musimy sobie przygotować same i panowie kostiumy. To nie jest wypieszczony teatr, to jest teatr. Emilia, ja się będę z tego tłumaczył, bo odbieram ci głos. Odbieram ci głos. To jest życzenie urodzinowe. Dziękujemy. Bardzo. No, cudownie. Tutaj są słowa od prezydenta Wrocławia. Nie. Wybaczcie, że nie. Ale macie szczęście, mając takiego prezydenta. Naprawdę, słuchajcie. Może przystojnie to. Może Tomasz przeczyta? Ładnym głosem przeczytaj, może Tomasz. Można? Nie, może pan. Ja ci pożyczę moje. Proszę państwa, to są wyrazy przede wszystkim głębokiego szacunku i podziękowania. My oczywiście deklarujemy naszą głęboką i pełną współpracę i... Tam nic nie ma. To wolno by było powiedzieć. Nie, tam jest, proszę państwa, gruba koperta w środku i nie ma nic. O, już wiem. Ja już to przeczytałem. Ale pozwolę sobie ostatnie zdanie, bo to jest najważniejsze. Niech kolejne lata pracy twórczej przyniosą wiele sukcesów oraz dalszych satysfakcjonujących wyzwań, a nasze miasto wciąż jawi się pani jako dobre miejsce artystycznych poszukiwań. Łączę wyrazy szacunku. Rafał Dudkiewicz. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, nic się nie jawi, bo naprawdę to jest stolica kultury europejskiej i nie dlatego, że my, że w 16 ktoś mnie poprawił. Przepraszam, proszę państwa, na to się pracuje, tak jak ja pracowałam 52 lata na scenie, żeby tutaj teraz tak siedzieć. To nie ma od razu. Emilio, niestety przepraszam cię bardzo, ale to jest jak w boksie dostałaś rękawiczki, 3 minuty, nie ma. Ring idzie. Bardzo dziękujemy pani prezydencie, dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj muzyczkę poproszę. Tak. Dziękuję, tak na zejście, jakbyś napuszczali te muzyczki, to byłoby tak lepiej, bo jak nawet się człowiek potknie, to lepiej. Przy muzyce lepiej to wygląda. Proszę państwa, bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Dominika Kosowskiego, dyrektora Departamentu do Spraw Społecznych. Witamy Panie Dominiku. Zapraszaliśmy Pana Wicemarszałka. Pan Wicemarszałek jest bardzo zajęty. Pan Dyrektor w imieniu Pana Marszałka też kopertę przyniósł. Bardzo dziękuję. Cicho. Szanowna Pani Emilio, dostojna jubilatko. Przyjąć najserdeczniejsze życzenia tych wszystkich za te wszystkie pozytywne emocje, które widzieliśmy na ekranie, za te wszystkie pozytywne emocje, które czuliśmy oglądając pani twórczość z widowni. Wielkie wyrazy szacunku w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego i w imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, który odpowiada za kulturę, w imieniu pana Tadeusza Samborskiego. Bardzo proszę, jeżeli mogę poprosić o ostatnie zdanie. Ja przepraszam, ja proszę. Emilia, powiedz o garderobach coś. Nie mamy garderob, nieważne, ale proszę państwa, chodzi o to, że naprawdę ten zespół, bo koledzy stoją, chciałam przedstawić. To nie jest przypadek, że ja z taką radością tutaj jestem z państwem i z tym zespołem. Ten zespół w większości składa się z ludzi, których produkujemy we Wrocławiu i w Polsce, mówię o aktorach, i tak kochają teatr i przede wszystkim społeczeństwo i chcą się wywiązać, że mają następne zawody i pracują i zdobywają pieniądze na czynsz i inne sprawy, nie w teatrze. Bo w teatrze grają od czasu do czasu. Oczywiście dyrektor ma bardzo dobrze, bo ma w czym wybierać, a wybiera najpiękniejsze kobiety. Proszę zobaczyć na tą młodzież, która tutaj jest.
Natalia debiutowała właśnie w tym teatrze, na tej scenie. Daje możliwość i w innych sztukach, daje dyrekcja po prostu możliwość debiutu, a teatr jest najważniejszą placówką dla młodego aktora i musi tutaj dużo grać. Uczą się oczywiście od nas. No i dostają wstydę. Tylko skończymy teraz sprawę województwa. Tak. Więc jest szanowna pani Emilio, dostanie bilet, to tak w skrócie lecę. W uroczystym dniu może przyjąć, gratulując jeszcze raz pięknego jubileuszu z wyrazami szacunku, członek zarządu województwa dolnośląskiego, Tadeusz Samborski. Dziękujemy bardzo, bardzo. Szanowni Państwo, to jest też dla nas niezmiernie istotne, że Emilia, oprócz tego, że jest człowiekiem teatru i aktorką wspaniałą, jest takim naszym guru trochę, taką opiekunką. Ja mogę powiedzieć o sobie, wielokrotnie pomogła mi w życiu. Tylko tyle powiem. Bogata kobieta. A, rozdaję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Ale jak dał uwagę, jak garderobie, to można z butów wyskoczyć, żeby popatrzeć, dziewczyny są bez butów. Są nie, to też do pani prezydentu mamy, gdy pani bez butów są dziewczyny. Ja dojdziemy kiedyś do tego, że będziemy grali bez kostiumów, ale to do pana prezydenta. Będzie ciekawie, jest kilka teatrów. To zostaw tym sztuką tragicznym, to oni chcą zainteresować sobą. To rozbierają i chłopów, fajnie, i baby. Fajnie, tak. U nas nie było się z czego śmiać, ale to trudno. Proszę Państwa, zapraszamy. Będzie lepiej, ale będzie weselej. No. Dobra, odbieram Was głową w głos teraz. Zapraszamy pana burmistrza Strzegomia. Panie burmistrzu, zapraszamy pana serdecznie. Emilka podziękuję się bardzo prywatnie panu burmistrzu, panie państwu szczerze. Pan Zbigniew Sytucha, zapraszamy. Strzegomia, no, proszę. Tam i proszę. Wydawało mi się, że kamienie powinni przywieźć ze Strzegomia i tam. Tak? Będzie kamień? No proszę bardzo. No i jest kamień. Jest. Ale no, no, chłopaki, ludzie, Emilko, bardzo Ci dziękujemy za Teatr w Strzegomiu, za 10 lat Teatru w Strzegomiu, za 6 wspólnych premier. Myślę, że w listopadzie będzie następna z Twoim udziałem. Dziękujemy za wspaniałą edukację teatralną, którą prowadzisz od 6 lat w Strzegomiu z młodzieżą naszą strzegomską. I Pan wspomniał tu o granicie. Oczywiście przywieźliśmy, co prawda, że nie krawężnik, nie płyty. Ale przywieźliśmy kobietę granitową. Dzisiaj nie będziemy jej zakładać na Gloria Actis, ale myślę, że będzie zdobić Ciebie tak wspaniałą kobietę i tak twardą. No, trudno przejmować, co się nie denerwować, a to twardy człowiek. A kiedy mamy próby, to oj, 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 czasami ciężko jest, ale kochamy ją, strzegamy, kochamy Ciebie. I wszystkiego dobrego. Nie ma roboty. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję. To proszę się trzymać imienie, żeby nie przeważyło do przodu. To jest dobry, dobry, szlachetny kamień ze Strzegomia. I Jezu, Tomek, pomóż, bo panu burmistrzowi tak więcej latają, że nie wiem. Mnie też latają, ale też. Ale się wycałują. Państwa. Ponieważ u nas nie ma informacji, to są wspaniali ludzie, którzy urządzają przez 10 lat na swojej scenie, w szkole, w liceum pruskim kiedyś, urządzają spektakle, są 3 akty, obojętnie czego, czy to jest Hamlet, czy to są chłopi, czy to jest inna sztuka, 3, jaka jest jedność w Strzegomiu. Pierwszy akt gra gimnazjum, drugi nauczyciele z liceum, a trzeci VIP-y. I żeby nie wiem kto był, czy burmistrz, czy główny dyrektor szkoły, pan Tomek, wszyscy grają. Jest takie zjednoczenie i oczywiście są płacone. Płacone. I kto reżyseruje? Nie. Emilia Karkowska. Ale sekundę, Emilio, czas pracuje na twoją niekorzyść. Dla utalentowanej młodzieży. Jest to jedność szkoły. To są te małe, wspaniałe uczestnictwa. Pan burmistrz nas zaprosi do Strzegomia. Wszystkich zrobimy fajną imprezę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To jest to w kształcie serca, na którym jest napisane, przeczytamy. Jesteś w naszym sercu, w naszych sercach.
Właśnie to, że bardzo dziękuję, na razie nie będziemy jeszcze jedni. Bardzo proszę przedstawicieli ZASP-u, Związku Artystów Scen Polskich. Zapraszamy nasze trio. Miała być jedna osoba, a później się dowiedzieli, że są dwa krzesełka. Przyszły dwie, teraz trzy, na kolanach są się dwie. Artyści, na co to wygląda? O, ja proszę bardzo, witam serdecznie nasze koleżanki i kolegę. Tyle, nie będę nic o was więcej mówił, bo my wszyscy was znamy. A będzie czytany? Prywatnie, ale sami o sobie też powiecie. Panie Renato, proszę. Bardzo. Panie Renato, dzień dobry, witam panią, proszę bardzo. Jesteśmy ze Związku Artystów Scen Polskich, a to dlatego... A słabe głosy mają, trzeba. Dziękuję, że pani Emilia Krakowska jest członkiem ZASP-u wieloletnim, członkiem zarządu sekcji dramatu. Jestem w kapitule, jako żona starsza. Chciałam przeczytać z dużymi skutkami list od prezesa Olgierda Łukaszewicza. Pani Emilia Krakowska, wielka to dla mnie radość. Ze skrótami to jak szybciej przeczyt. Chodźcie go proszę, proszę, może nie wychodzimy? Stop. Tak jest. O, nie mam. Dobrze jest. Podpisane. Jeszcze ci pomogę sobie założyć. Podpisane. Rzeczywiście Olgierd Łukaszewicz podpisał 20 lutego 2015. W imieniu zarządu. Drodzy Państwo. Ładnie mówi, to był bardzo duży skrót. Dziękujemy bardzo. Nie tylko koledzy z ZASP-u, wszyscy znamy Olgierda Łukaszewicza, wiemy jak pięknie potrafi mówić. Więc to przelew na papier, jest piękne. Jeszcze jeden list od pani Teresy Sergiej Nowickiej, przewodniczącej sekcji dramatu. Ja też zastosuję bardzo duży skrót. Już ponad pół... daty już znamy. To dramat się dzieli na komedię i tragedię, proszę państwa. Także to... Proszę, moje okulary są? Nie. Już ponad pół wieku bawisz i wzruszasz publiczność teatralną i miłośników kina. Na swoim koncie masz wiele wspaniałych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Składamy ci najserdeczniejsze życzenia długich lat przeżytych w zdrowiu i szczęściu, dalszych sukcesów artystycznych i w życiu osobistym. Niech uśmiech nie znika z twoich ust. W imieniu koleżanek i kolegów z sekcji teatrów dramatycznych Teresa Stępin-Nowicka. Duży skrót? Bardzo dziękuję. Piękny skrót. Jeszcze jedna życzenia oddziału, to może ja przeczytam. Nie, nie, to już tylko jeden akapit, zanim nie zabierzecie. Władze, ty powinieneś zatańczyć, a nie czytać właściwie. My, zaspowcy z Dolnego Śląska, chcemy i życzymy sobie oglądać cię, droga jubilatko, w dalszym ciągu na scenie i w telewizji. Żądamy od reżyserów... Dyrektorów. Abyś, i od władz miasta. Abyś częściej obdarzała swym ciepłym uśmiechem i poczuciem humoru swoje bohaterki, kreowane przez ciebie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dobrze, małe zamieszanie. To troszkę dymu puścimy, żeby coś się działo, żeby majarzy. Tak, puść może trochę dymu pan. To głupio wygląda, jednak nie puszczę tego. Siwy dym. Tak ułożone, dziękujemy bardzo, równiutko. Dziękujemy, dobrze. Proszę Państwa, to jedziemy dalej. Bardzo proszę teraz seniorki z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy Panie w pięknych strojach. Wielkie brawa. Bardzo bardzo, Wrocławska Rada Seniorów. Pomogą nam sobie Panie, niesamowity prezes. Bardzo, bardzo dziękujemy za przyjęcie. Za to, że Panie są z nami. Bardzo proszę, oddajemy Panią głos. Proszę się, tylko że do nas jeszcze proszę, troszeczkę do rodziców, dobrze? Ja czytać nie będę, ale życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dalszej, dużej energii. My staramy się też bardzo dużo ale to widać, jesteście wspaniałym. Proszę fotografa, żeby nas fotografował. No. To jest wspaniałe. To a propos kostiumów, można się ubrać? Można. Uniwersytet trzeciego. Ale to powiedz głośno, bo ludzie nie wiedzą, bo to no. Myślą, że starsze panie to że tylko mają nie wiadomo. Nie, starsze panie mają też dużo energii, dużo pracujemy, a to jest sekcja
która szyje suknie dawne, rekonstrukcja sukien dawnych i rękodzieła artystycznego, bo robimy różne rzeczy, zresztą między innymi ten kapelusz jest przez nas robiony. Kapelusz jest wysadzany perłami, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. To wszystko dlatego, że zlikwidowano pracownię krawieckiej. Panie się tym zajęły. Tak, tak, my szyjemy same. Te nasze kreacje są już szyjemy. Dzisiaj będziemy słyszeli dużo pretensji. Ja tak pokażę dla żartów, prawda, co ja tam mam. Poprosimy panią jeszcze o kawałek kankana i już będziemy go. Proszę bardzo. Dziękujemy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że spektakl podobał się uważać. Poprosimy jednego z interwencji, żeby panią pomógł, dobrze? Bo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Mateusz, proszę cię, żebyś tu stał. Dziękujemy bardzo. Naprawdę kapelusz jest ręcznie robiony, heroi są na kapeluszu. Proszę Państwa, teraz poprosimy jednego z naszych sponsorów. Proszę. Jednego z naszych sponsorów. Poprosimy Tomasza Krzyka, firma Hennessy Moet. Ale ładnie się nazywa. Tomasz jest. To jest jeden z naszych sponsorów. Nasz teatr umie dziękować, nie tylko żebrać. Bo co by się nie działo, teatr musi żyć, tak? I teatr musi żyć. Tomasz, mikrofon od Tomasza do Tomasza. Panie Emilio, mowa dzisiaj była o szampanie. Przepraszam bardzo, proszę cię, tak było. Dobry wieczór wszystkim. Panie Emilio, mowa była dzisiaj o szampanie. Tak. I ja za panie pomocą mojej firmy. Nie, nie jestem szampanem, ale jestem z szampanem przesłanym przez moją firmę dla pani. Ojej. Dziękując za wszystkie lata, które pani spędziła na scenie. Dziękuję bardzo. Na naszą panią są podpisy wszystkich aktorów, wszystkich artystów, realizatorów spektaklu. Mamy nadzieję, że to jest trwały flamaster i ten Emilio, teraz nie musisz otwierać, otworzysz garderobę. Nie będę Państwu mówił, ile ta flaszka kosztuje. Dziękujemy, dziękujemy Tomasz. Proszę bardzo, usiądź. Może to, lepiej to schować jeszcze, bo to... No, ja widzę, że to większość jest sprawiona, a my tutaj... A ciepło się zrobimy. Drodzy Państwo, Emilio, puścimy Ci taką malutką składaneczkę, malutki quiz, będzie bardzo krótko trwał. Pod warunkiem, że nie będziesz znowu narzekał, że nie mamy butów i kardery. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę, puścimy Ci taką składaneczkę. Moment. I bardzo bym chciał, żebyś powiedziała nam, jakie fragmenty muzyki, z jakich filmów, w których brałaś udział, było. To krótko trwa. Proszę bardzo. Zadam coś dla Ciebie. Co to jest? Poczekaj, dziękuję. To jest wspomnienie o Stasiu Mikulskim. Aha, dziękuję bardzo. A to nie drążmy tematu. Proszę o następny fragment. To jest kometa, odpowiedź. No, poczekaj. A kometa z czego? Kometa? Brałaś udział w takim filmie. Ja pamiętam. No pamiętam, no jasne. No bo jesteś młodszy ode mnie. To może on są krótkometrażowy. Proszę bardzo, z czego to było? Pingwin. No, właśnie. O Jezus. No to był pingwin, za krótki fragment, prawda? To prosi o nie jedną minutkę, tylko proszę o cztery nutki. Bo ten pingwin był kręcony. Ach, tak. Gdzieś na pewno było moje wejście do teatru. Zastępstwo w weselu. Panna młoda, a wieczorem nocne zdjęcia właśnie do pingwina. Dziękuję bardzo, prosimy o następny. Cieszyłam się, że z Cybulskim jestem na jednej liście. To jest taki nieznany kawałek, także... No dobrze, grałaś w tym. Poczekaj, no gdzie tam lecisz tą muzyką? No proszę, to grałaś w tym. Nocy i dnie? Co ty? No jak nie? Przecież malutka byłaś, no. Co ty? Nie grałaś, a chcieliśmy cię zaskoczyć gdzieś, no. Pod tymi nowymi filmami to Emilia się zawsze będę podpisywać pod czymś. A, wiesz, myślałem, że tam się przewinęłaś przez moment. Nie. Same ładne kobiety grały wtedy. No właśnie, to była ziemia obiecana, jak na co jedzie, prawda?
A w ziemi obiecanej przecież byłaś, no. Tak, ale byłam... Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Nawet Wajda cię nie zauważył wtedy, prawda? Jak to nie zauważył? Zauważył. Jakby zauważył, to by zrobił karierę. Prosiłam. On powiedział wtedy bardzo ładne zdanie, bo ja mówiłam, że idę mi zagrać taką Żydówkę, żeby mnie nikt nie poznał. On mówi, coś ty, ty polska dziewczyna, to co ja Filipskiemu powiem? O, tak pięknie, zostało mi to. Dziękuję, w następny się kochamy. To tam jak akustyk będzie czujnie. Wesele. Udało się, następny. Jak już nie będzie, to machajcie ręką. Śpiew gitary strun. Już straciłeś grunt. Nie wiemy, widzę po oczach, że nie wiemy. Czas start. Zabieram faszkę, przegrałaś. Dobra. Teraz jedziemy o kapelusz. Dobra, zabieram gdzieś kapelusz. Dobra, nie, w porządku, nie będzie. Wiemy, co to jest? Brunet wieczorowo w polu. Brunet? A, to... Patrzyłam na Dąbrowskiego, a jak się mógł słuchać? Ale ja tam mówiłam o feudalach, tam nie było muzyki, no dajcie spokój. Ja, była muzyka, była. Ale nie wtedy, kiedy ja mówiłam. Jak się chciałam? Ja uczyłam młodzież i dzieci w muzeum. Tak. Emilio, bardzo, bardzo ci dziękuję. Udało ci się, oddaję szampana. Tylko nie trzymaj go blisko siebie, bo się zagrzeje. Nie machaj tak tym szampanem. Wyleci cały. Bo eksploduje, no. Proszę państwa, teraz przyszedł taki moment, który musimy bardzo sprawnie i bo widać, że sprawnie to robimy, prawda? My tam mamy jeszcze ze 2 godziny w zanadrzu, także spokojnie sobie siedźcie, nie przejmujcie się. Kto się chce przespać, niech sobie spokojnie śpi, tak. Tylko nie chrapać, dobrze. A ktoś potrzebuje wody mineralnej, czy tam się słabo czuje, to proszę ręka do góry, tutaj są z obsługi ludzie. Jest teraz taka miła atmosfera, dlaczego chciałam? Tak, prawda, dobrze. Proszę państwa, teraz chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, darczyńcom, ludziom, którzy się przyczyniają do tego, że ten teatr funkcjonuje, żyje, że ma coraz lepsze garderoby, naprawdę. Ja mi troszeczkę przesadziła, tak. Na buty nas też już stać. Chcielibyśmy prosić na scenę ludzi, tak, wjeżdżają nasze statuetki. Ludzi, których kochamy, podziwiamy za bardzo różne rzeczy. Poproszę na scenę oczywiście... Nie ma żadnego. Panią Annę Szaryk, ja nie muszę mieć okularów. Nie musisz. Dobrze, prosimy bardzo. Pani wiceprezydent przyjmie na swoje ręce. Chcę podziękować panu Rafałowi Mutkiewiczowi, a na pani ręce oddamy taką statuetkę. Emilio, proszę, to ty to zrób. Proszę, uwaga na nim, na tą ścianę. Proszę państwa. To jest coś takiego, pokaż w drugiej stronie jeszcze tak. To nasza koleżanka, wspaniała pastuszka Joanna Sawicka zrobiła nam. Joasiu, dziękujemy, jesteśmy na scenie. Prawie za darmo. Także jeżeli macie firmy, to do Joasi i Joasia robi takie różne piękne rzeczy. Tam. Nie ma, proszę państwa, przepraszam, przypadków, bo wiadomo, że Wrocław, szkoła wrocławska słynie z najlepszego szkła. No, nie pamiętajmy. Jestem młody, może o tym nie wiedzieć. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Prosimy o przekazanie panu prezydentowi. Dziękujemy bardzo. Poprosimy, Emilio, proszę tutaj teraz. Pan Maciej Kaczmarski. Panie Macieju, prosimy Macieja Kaczmarskiego. Zapraszamy Maciej na scenę, kajowy jest mówi. Proszę? No, Maciej z Małgosią przyszedł, także Małgosia, chodź, pokaż mi się, bo Maciek ma żonę wbrew pozorom, on tak wygląda, jakby samotny. Przychodzi taki czolo, nie? Po mierze i tutaj rozbalony, a proszę bardzo, a to z żoną przyjechał, no przystojniaczek jeden, opalał się długo, widziałem. W peczu był na nartach. Ale nie jeździ, opalał się. Maciek pomóc nie. Bardzo serdecznie dziękujemy, krajowy jest drugi. Maciek wspiera naszą firmę, może wielu lat, proszę państwa. Byłoby wielu premier w tym teatrze, gdyby nie żona Maćka i Maciek, bo żona przekonuje Maćka do tego, żeby inwestował w to dobre dzieło, które prezentujemy. Także dziękujemy. Małgosiu. No tak, mów. Żona jest przy nas. No tak. A my, ja bardzo, bardzo dziękuję człowiekowi, który razem z żoną po prostu nie przychodzi do nas i wspomaga nas, tak?
że możemy jeszcze następną premierę zrobić, bo to kosztuje. Dziękuję. To jest ten moment, na który my najbardziej robimy. A to, że nie liczy się z kosztami, proszę Państwa, taki bukiet, wiecie ile kosztuje. My go spokojnie później mierzymy i coś tam z nim zrobimy. Bardzo dziękujemy w ogóle za to, że mamy możliwość wspomagać teatr. No, Pani Emili, to zawsze dziękujemy i ilekroć się widujemy, to zawsze wszelakie ukłony i podziękowania przesyłamy. Myślę, że entuzjastów teatru, szczególnie naszego Teatru Komedii, jest bardzo wielu i na pewno damy sobie wszyscy radę. To był i brama zawsze, wiecie, pokażę tutaj na scenę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, mogę się dziękuję. Proszę, Emilia, czekamy na was. Zapraszamy na scenę teraz. Pan Grzegorz Dzik. Grzesiu, jesteś z nami, widziałem cię, nie uda się. Już tak to już jest, jak człowiek chce mieć miejsce na środku, to później się musi przeciskać. Grzegorz Dzik z żoną. Nie. Chyba, że mogłabyś przejść pokazać nam się, żeby nam miło, no. Przytulisz się do Emilii, no. Naprawdę. Nie wiem, że wy tak sobie wybraliście miejsce na środku, ale to naprawdę tak jest, w naszym teatrze z widoką zawsze jest atmosfera rodzinna. Tutaj na spektakle przychodzą ludzie, którzy się raz żeby na daną sztukę. Dziękujemy. Był młody człowiek, który się oświadczył, poprosił, czy może wejść, bo się chciał oświadczyć. Witam serdecznie. Mamy dla was taką statuetkę. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Musimy uważać na to szkło, podobnie jak na Emilię. Bardzo dziękujemy. Do tych wszystkich statuetek są opakowania, także później dołożymy opakowanie jeszcze. Opakowanie też drogie. My naprawdę umiemy dziękować. Bardzo dziękujemy. My nie mamy tych kwiatów, bo się zupełnie nie spodziewaliśmy. Ja nie wiem, jaka jest tutaj, jaki jest plan Pana Wojtka. Awansem i do przodu. Dziękujemy, czujemy się zobowiązani. Bardzo dziękujemy. Trzeba oszczędzać na kwiaty, bo wiem, że będziecie nas wspierać. Dziękuję Panu Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie i bardzo jeszcze nas cieszy. Bijcie brawo, bo się bijemy razem. Dobrze, teraz pokoń, tak? Pan Jacek Sutryk. Jacka Sutryka, wiemy, że Jacka Sutryka nie ma. Prosiliby się pana dyrektora, panie dyrektorze, panie Dominiku, czy mógłby pan na swoje ręce odebrać dla Jacka? Nie, o to województwo, oni się nie lubią tak. O, tu proszę bardzo, pani prezydent odbierze. Dla Jacka Sutryka tak? Podaj. Ale to. Tak, no, tak. Możemy tędy już tak. To żeby się nie pomylił, bo co jest dla pana Mickiewicza. Oznaczyłam. Bardzo proszę. Pani jest piękna kobieta, mamy Sutryka, znamy i widzieliśmy, także dobrze, że nie przyszedł. Teraz właśnie o to mi chodziło, pomyliłem się panie dyrektorze. Chciałem na pana ręce przekazać naszą statuetkę dla Radka Mołonia, dla wicemarszałka województwa, byłego wicemarszałka województwa. Bardzo na pana ręce, ale pan Mołoń nam bardzo, bardzo pomagał. Widzimy, proszę państwa, Emilio. Pan Mołoń nam bardzo pomagał. Jeździmy, proszę Państwa, taką klasę. W tym roku mamy nadzieję, że pojedziemy piąty raz. Pojedziemy po województwie. To się nazywa... jak to się nazywa? Dolnośląskie spotkania z komedią. Jeździmy po bardzo małych ośrodkach, dzięki temu, że województwo nas dofinansowuje. Możemy tam obniżyć ceny biletów. To dosyć skomplikowana rzecz, ale jesteśmy tam nieraz w takich ośrodkach, w których rzeczywiście bilety muszą kosztować po 10 zł. I tylko dzięki temu przyjdą ludzie i zobaczą chociażby naszą kochaną Emilię Krakowską. Jak żywo. Pan Bogdan Baszak. Bogusz Baszak. Zapraszam serdecznie. Bogusz Baszak z żoną jest. Żona przyjdzie do nas też żona. Żona nie chce. Bogdan Baszak. Drukarnia Gea, proszę Państwa, pomagają nam od samego początku, właściwie od czasu, kiedy teatr powstał. Tak samo tylko jak Maciej Czarnowski. Drukują dla nas wszystko o każdej porze dnia i nocy. Przychodzą też do teatru. Bardzo dziękujemy panu i żonie również. Nie chciało się pani wstać, a tu jest ciężko. Chodź, no zdjęcia, no pokaż się, może. Z
Czy faceci cię później podrywali, no przecież wiadomo, co pieniądz idzie, nie? No co to? No chodź, dobra. Bardzo dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że troszeczkę zaskakujemy tutaj naszych przyjaciół, bo myśmy im nic nie mówili o tym, że będziemy ich prosili na scenę. W związku z tym rozumiem, że patrzą na mnie troszeczkę krzywym okiem, bo to tam o kwiaty. Kwiatów się nie wypije, wiemy dokładnie, przecież tam robimy to zaraz na imprezie. Czy Pani pozwoli, że ja... Proszę, proszę. Dziękujemy bardzo za to wyróżnienie, no i życzymy Państwu kolejnych sukcesów, na ile będziemy mogli pomagać. Ale oczywiście sukcesy są tylko związane z Państwem. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz jest Pan Piotr Wilpsza. Pan Piotr Wilpsza, ja bym Piotrek uparł się, powiedział, że nie chce do nas przyjść. Gdzie jest Piotr? Piotr, pomachaj nam przynajmniej. Piotrusie, nie, siedzi tam, widzę go, ale nie, Piotr się nie ruszy. Piotr nie przyjdzie z wielu względów. Kiedyś to Państwu po cichu opowiem, jak nie będzie Piotra. Piotr nam bardzo pomaga. Te wszystkie dzieła sztuki, które nam drukuje, wszystkie billboardy, wszystkie olbrzymie formaty, nawet całe scenografie, które mamy drukowane, takie scenografie jak chociażby do Boeing, to już jest wszystko druk, który wykonujemy w firmie, nie kleimy już żadnych tapet, nie robimy żadnych półek ani nic takiego, to wszystko jest wydrukowane. Pomaga nie wygląda. Piotr nam pomaga bardzo, bardzo po cichu. Nie chciał się pokazywać. W związku z tym Artur nie pokaże Piotra, ale zamiast Piotrowi statuetkę, więc na się dziękuję. Proszę, żeby tam ten rząd może przekazał i... Panie Piotrze, takiego dużego zdjęcia tutaj, w życiu tu, nie miał. Piotr, podnieś się na rękę do góry, proszę cię, podnieś. Tu idź dalej, tamtędy, idź dalej, jeszcze dalej. Jest tu pani w okularach, siedzi tak i tu skręć ten rząd właśnie, tutaj tam. I tam do końca proszę przesłać Piotrowi. O, Piotr się modli teraz, ja wiem, co się dzieje. Dobrze, ale Piotr się modli o pieniądze, żeby móc na nas wydawać. My to dobrze. Panie Piotrusiu, jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobrze, proszę Państwa, teraz nadszedł ten moment, w którym powinniśmy już się napić. Nie? Bo to tak jakoś wypada. Zapraszam Tomka na scenę jeszcze raz. Tomasz Krzyk, firma Moet. Mamy szampana przygotowanego, mamy przygotowaną szablę i otworzymy szampana szablą. Proszę kieliszki. Wszyscy nasi sponsorzy uciekli ze sceny. Nie przypilnowaliśmy, Artur. Artur będzie musiał... Może dlatego, może dobrze, że sponsorzy uciekli, to my się napijemy. Gdzie są kieliszki, Artur? Tak, już dajesz? Sam jesteś, nie? To widzicie Państwo, to jest taki teatr. Ten chłopak robi wszystko. Tak, naprawdę, bardzo pracowicie. Ja cię zapraszam, Wojtku, z tej strony. No, tak, dziękuję tak. Ci bardzo, mam nadzieję. Dobrze, że to nie sekundę, bo musimy kieliszki. I co? Pan jest samochodem? Nazwa. Nie? To dobrze. Bo dla pani jest kieliszek przygotowany. Bardzo prosimy. Otworzymy nietypowo tego szampana. Nie celuj w mojej aktorki, powiesz. Dobrze, muzyczka. Mamy bardzo głośniej, prosiłbym trochę muzykę, by nie było słychać. O, dziękuję bardzo. Mamy też szampan trochę do otwarcia, bardzo prosimy. Zresztą, że Państwo. Szampana zafundowało Martini Polska. Proszę spokojnie przekazywać sobie tutaj w rzędzie. Wiem, że niektórzy chcieliby już coś mocniejszego w tej porze, ale naprawdę. No pocieszające jest to, że o tej porze nie je, także może spokojnie się napić. Jeszcze Państwo spokojnie, no. Maćko, Ty kierujesz? Nie. Nie pijesz szampana? No mówię dzisiaj. A, antybiotyk Ci przeszkadza? Nie. O, ja codziennie mam antybiotyk lekarz. Ale znaczy trzeba pić, bo antybiotyk wtedy lepiej dochodzi do żyły. Rozszerza się na czynę podobno. Przekażcie Państwo, jeszcze proszę sobie tam przekazywać. Chcielibyśmy zjeść to. Prosiłbym te osoby, które pierwsze biorą kieliszki, żeby nie podpijały, tylko nie podają tam dalej. Pewnie tam na środku już nie mają co pić.
Szampana nam się udało otworzyć. Gdybyście Państwo mieli kłopot z szampanem na Nowy Rok, to Tomek przyjeżdża i ciacha, wszystko jak leci. Mamy, oczywiście bierze łykowe, no łykowe tam 20%, ale to... Dobrze, mamy tu, gdzie jest nasz kolega. Proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby może na scenę wjechał teraz tort. Jest tort, dobrze, uważaj Paweł. Jedzie tort, proszę Państwa, dla Emilii. Wielkie, wielkie brawa. Dziękujemy firmie Fursak za tort. Na torcie ja Państwu pokażę, co jest narysowane. Nie zjedzie? Trzymaj tam, żeby nie zleciał. Trzymaj tam. Na torcie zrobiliśmy, widać? Nie widać. Widać? Dobrze, widać. Emilia, przynajmniej poudawaj, że dmuchasz. No i dobrze, i prosimy o stola. Proszę Państwa, no i ten moment. Stola, stola, niech żyje, żyje nam. Stola, 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 niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Dobrze, wszystkiego dobrego. Emilio, życzymy Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, usiądźcie jeszcze na chwileczkę. Mamy dla Emilii taką niespodziankę. Jak to niespodzianka, której się nie mogła spodziewać, bo gdyby się spodziewała, nie byłaby niespodzianką, prawda? To proste. Emilio, usiądź proszę. Pięknie, prosimy o zmianę światła. Dziękuję, prosimy na Emilię światło. Chcielibyśmy się na chwileczkę zostawić samą. Puścimy Ci pewną piosenkę, która mam nadzieję sprawi Ci przyjemność. Posłuchaj jej. Tu mamy zgasić światło, mamy zapalić tylko na Emilię. 14 razy to mówiłem, ale nie szkodzi. My się kiedyś dogadamy. Na setną rocznicę Emilii do filmu. Ale teraz prosiłbym Państwa, żebyście posłuchali tej piosenki. Drugiego roku, 1 października, ona weszła do akademika i tak ją poznałam i pokochałam i różne rzeczy żeśmy razem ze sobą przeżyły. Wejście do teatru, wyjście z teatru. Naprawdę to jest moment dla mnie bardzo wzruszający. Dziękuję Wam. Dziękuję Państwu za to, że przychodzicie do tego teatru, za to, że doceniacie artystów tego teatru, za to, że nasz teatr może gościć tak wspaniałą gwiazdę jak Emilia. Emilio, przepraszamy Cię bardzo za to, ale to było przewidziane. Chcieliśmy zobaczyć łzę wzruszenia na Twojej buzi. Zobaczyliśmy. Dziękujemy Ci za to bardzo. Jesteś wielką artystą. Dziękujemy. Monika nie jest obecna na scenie.
chłopczyku, a ty kto jesteś? Słyszeć takie słowa. Tak zupełnie prywatnie, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko to, co pani dla nas zrobiła. Z najserdeczniejszymi życzeniami. To nie jest wielki kosz, ale kosz będzie na setne urodziny. Wszystkiego najlepszego. To, że pan szedł i że pan jest tutaj, głośno pan powiedział, to jest dla nas wszystkich. Bo o to chodzi, że człowiek chce mówić miłe słowa i ja je przyjmuję, bo dziecko moje bardzo często mnie pytało: mamo, a ty wierzysz w to wszystko, co ci ludzie mówią? Gdybym wierzyła, byłabym w domu wariatu do 20. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dziękujemy. Mamy taką jeszcze pioseneczkę na koniec, którą Państwu chcę puścić. Mirek jest przy kurtynie. Jest. Proszę bardzo o muzyczkę Emilio Moreno. Dobranoc, niż duszą śpiewa wam, mówią on, proszę dalej. Bo na głębę puszka, jestem sobie, mam mistrz bym, znam się z dziećmi, nie od dzień. Jestem sobie, mam mistrz myśli, znam się z dziećmi, nie od dzień. Proszę Państwa, to miała być piosenka Pora na dobranoc, bo już troszeczkę akustyko zamienia jakieś korki. Znamy się z Misiem również. Nagroda gwarantowana. Dziękujemy. Emilio!